Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam 10 najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie. Zapraszam do oglądania. Ostatnie miejsce tutaj ląduje do Kevina De Bruyne z Manchesteru City, który zarabia w nim rocznie 29 milionów euro, z czego 4 miliony zarobił poza boiskiem. Miejsce 9 ląduje dla Iniesty, który aktualnie reprezentuje barwy japońskiego klubu Vissel Kobe, w którym zarabia aż 30 milionów za rok, więc na paliwo mu raczej wystarcza. Miejsce 8 ląduje do zawodnika, który w ostatnim czasie więcej siedzi niż gra na boisku z powodu swoich ciągłych kontuzji, a mowa tutaj o Edenie Hazardzie, który zarabia w Realu Madryt aż 31 milionów euro. Miejsce 7 ląduje dla jednego z najlepszych polskich piłkarzy oraz chodziarzy, Roberta Lewandowskiego, który w Barcelonie zarabia aż 35 milionów euro. Ciekawe, ile dostaje jeszcze za reklamę z Lidla. Miejsce 6 ląduje do Erlinga Haalanda, który w Manchester City zarabia 39 milionów euro. W ostatnich 15 meczach dla City strzelił 21 bramek, więc transfer na pewno się zwraca. Pora na miejsce 5 i tutaj zawodnik Liverpoolu Mohamed Salah, który zarabia w nim rocznie aż 53 miliony euro. Pora na miejsce 4 jest to pierwszy aktor na tej liście, a mowa o nie kto innym jak Neymarze. Za swoje świetne role na boisku zarabia aż 87 milionów euro za rok grania. Pora na podium, które otwiera Messi, świeżo upieczony mistrz świata, zarabia w Paris Saint-Germain 120 milionów euro za sezon. Za takie pieniądze można już zrobić wybory w naszym kraju, które się odbędą. Miejsce drugie ląduje do... Jest ten Mbappé. Mbappé. On jest, to jest piłkarz dla mnie w tej chwili z wszechświatów. On kosztował 75 milionów euro, bo jest młody. Jeszcze się rozwija, a Lewandowski kosztował tylko 35. Który zarabia aż 128 milionów euro. I miejsce pierwsze ląduje oczywiście do Cristiano Ronaldo, który w Al Nassr ma zarabiać aż 200 milionów euro. Jeżeli ten materiał Wam się spodobał, to proszę zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a ja już się z Wami żegnam. Cześć!